tym tygodniu w Fortuna pierwszej lidze na czterech stadionach nadrabialiśmy zaległości. Zapraszamy na podsumowanie tego, co wydarzyło się przedwczoraj i wczoraj. Do zaległych spotkań z siódmej kolejki doszło w ostatnich dwóch dniach w Niepołomicach, Katowicach, Tychach oraz Polkowicach. My nasz przegląd zaczynamy od wizyty w Małopolsce. W środowe popołudnie Puszcza podejmowała Sandecję i od początku działo się bardzo dużo. Już przy pierwszej akcji gospodarzy w polu karnym sfaulowany został Szymon Kobusiński i arbiter wskazał na 11 metr. Do rzutu karnego podchodzi sam poszkodowany, z dużym spokojem otwiera wynik rywalizacji. Mecz układa się po myśli podopiecznych Tomasza Tułacza, którzy błyskawicznie chcą iść za ciosem. Po rajdzie Emila Tiakane przed szansą stanął Wojciech Hajda, ale ten strzał pofrunął ponad bramką. Sandecja próbuje odpowiedzieć. Po tej centrze w szesnastce Piotr Mroziński zahacza Damiana Chmiela i znów jest rzut karny. Za wykonanie jedenastki zabiera się Michał Walski i robi to również bardzo pewnie. Intensywny pierwszy kwadrans. Kolejne fragmenty już nieco spokojniejsze. Po upływie pół godziny przed dobrą szansą stanął Swietosław Dzikow, w ostatniej chwili zablokowany. Kolejne emocje po zmianie stron. Po godzinie gry piłkę otrzymuje Walski, ale jego mocny, płaski strzał trafia tylko w słupek. Kilkadziesiąt sekund później dobry odbiór gości, Szowsić zagrywa do Chmiela, uderzenie i tym razem piłka ląduje w siatce. Przyjezdni odwracają losy rywalizacji. W kolejnych minutach starali się kontrolować wydarzenia i utrzymali korzystny rezultat, dzięki czemu trzy punkty pojechały do Nowego Sącza. Na pozostałych trzech stadionach zaległości nadrabiano w czwartek. Najpierw zaglądamy do Katowic, gdzie szukająca przełamania Gieksa mierzyła się z Arką. Jako pierwsi zaatakowali goście z Gdyni, ale próba Krystiana Alemana nie znalazła drogi do siatki. W kolejnych minutach trochę się w Katowicach rozpadało, ale to nie przeszkadza gospodarzom w wyprowadzeniu akcji. W pole karne centruje Zbigniew Wojciechowski, a świetnym strzałem popisuje się Rafał Figiel. 1-0 dla miejscowych. Kilka chwil później z rzutu wolnego uderza strzelec pierwszego gola i tym razem na drodze do celu staje poprzeczka. Arka nie pozostaje dłużna. W 33 minucie z piłką mknie Mateusz Żebrowski, dogrywa, kiksuje Maciej Rosołek, ale wyręcza go Olaf Kobacki. Dobre wykończenie młodzieżowca i jest wyrównanie. Po zmianie stron, jako pierwsi, znów groźniej zaatakowali przyjezdni. Próbował Żebrowski, ale w bramce dobrze spisał się Kudła. Niewykorzystana sytuacja się mści. W 53 minucie podaje Adrian Błąd, a skuteczną główką popisuje się Patryk Szwedzik. Katowiczanie drugi raz w tym meczu wychodzą na prowadzenie. 10 minut później ponownie straty stara się odrobić Arka. Po rzucie rożnym ogromne zamieszanie, w którym najlepiej odnalazł się Michał Marcjanik. I teraz to on wpisuje się na listę strzelców. Znowu remis, ale obie drużyny chcą tu grać o pełną pulę. To już końcówka. Tym razem centra zamyka akcję Markus da Silva, po czym futbolówka trafia pod nogi Kobackiego, a ten zawodnik takie sytuacje wykorzystuje. Dublet 20-latka. Arka prowadzi. Ale Gieksa nie zamierza się poddawać. Tutaj było naprawdę blisko wyrównania, ale z linii bramkowej w ostatniej chwili zdołał piłkę wybić Martin Dobrotka. W doliczonym czasie gry natomiast triumf starają się potwierdzić arkowcy. Hubert Adamczyk dogrywa do Markusa, a ten dopełnia formalności. Filar Arki przypieczętował triumf drużyny i przy okazji zapisał się w historii. Było to jego 63. trafienie w żółto-niebieskich barwach, dzięki czemu został najlepszym strzelcem w dziejach klubu. Teraz już jesteśmy w Polkowicach, gdzie Górnik podejmował podbudowany pierwszym w sezonie zwycięstwem Stomil Olsztyn. Już w pierwszych sekundach bramkę zdobyć mogli gospodarze, ale niecelnie piłkę posłał Mateusz Piątkowski. Jeszcze w pierwszym kwadransie swoją okazję mieli też przyjezdni. Po strzale Łukasza Monety dobrze w bramce spisał się Jakub Szymański. Teraz już rzut rożny dla Górnika, po którym w polu karnym Simba Błanga sfaulował Marcina Biernata i arbiter wskazał na 11 metr. Do rzutu karnego podchodzi Piątkowski, ale Krzysztof Mąkowski wyczuł jego intencje i świetnie interweniował. W starciu doświadczenia z młodością górą 18-letni golkiper. W pierwszej połowie jeszcze jedną okazję wykreował Stomil, ale po tej główce Patryka Mikity świetnie spisał się Szymański. Po zmianie stron obie ekipy kontynuują ofensywę. W
50. minucie dobrze centruje Dominik Radziemski, a skutecznie akcję zamyka Kajetan Szmyt. I tak 19-latek otwiera wynik rywalizacji. Kilka minut później odpowiadają goście. W polu karnym odnalazł się Wojciech Rejman i mocnym strzałem doprowadził do remisu. Stomil nie zamierza zadowalać się podziałem punktów. W 68. minucie z piłką zabiera się Marvil Fundambu, który strzela i daje prowadzenie swojej ekipie. Zwrot akcji w Polkowicach, teraz Górnik w trudnym położeniu. Beniaminek szuka wyrównania po stałym fragmencie. 74. minuta, dośrodkowanie, zamieszanie, na którym skorzystał Mateusz Piątkowski i w końcu zdołał wpisać się na listę strzelców. W końcówce Górnik mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale wymarzoną okazję zmarnował Rafał Karmelita. Ostatecznie Górnik ze Stomilem remisuje 2-2. Na zakończenie jesteśmy w Tychach. Tu doszło do starcia wracającego do formy GKS-u z Chrobrym. W pierwszym kwadransie wynik szybko otworzyć chcieli gospodarze. Najpierw groźnie strzelał Sebastian Steblecki, a następnie swoją szansę miał także Krzysztof Wołkowicz. Po upływie kwadransa swoją okazję wypracował Chrobry, jednak nie wykorzystał jej Mateusz Bochnak. W pierwszej połowie aktywniejsi byli Tyszanie. To uderzenie Tomasza Malca w ostatniej chwili zablokowane. Po zmianie stron obie drużyny chcą zdobyć zwycięską bramkę. Po wejściu na murawę aktywny był Tomasz Scywka, tu jego strzał pewnie złapał Konrad Jałocha. Ostatnie słowo w tym meczu należało do GKS-u. Akcja Łukasza Grzeszczyka, dokładne podanie na nogę Malca, słowacki snajper wykorzystuje swój moment. Golem z 89. minuty gospodarze zapewniają sobie czwarty z rzędu komplet punktów. Zaległości w Fortuna pierwszej lidze nadrobione. Podsumowując, 3 punkty w meczach rozegranych w środku tygodnia dopisały sobie Sandecja Nowy Sącz, Arka Gdynia oraz GKS Tychy, natomiast Górnik ze Stomilem podzieliły się punktami. Zobaczmy też, jak to wygląda w tabeli. Tychy już na miejscu 5, Arka jest 6, a Sandecja 7, tuż za strefą barażową. W dolnej części tabeli Górnik 13, a Olsztynianie, mimo punktu przywiezionego z Polkowic, wciąż ostatni. A tu widzimy, co w Fortuna pierwszej lidze czeka nas w najbliższych dniach. Teoretycznie najciekawiej powinno być w Tychach, gdzie przyjeżdża Widzew, oraz na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, który zmierzy się z Podbeskidziem. Podsumowanie kolejki jak zwykle po weekendzie na naszym kanale. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nic nie przegapić.